Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, powracamy sobie do naszego pana Fabiana i tajemnego planu. Dalej sobie będziemy słuchać jego komentarza, prawda, do Dominus Jezus. Więc dalej sobie będziemy ciągnąć kwestię jedyności Kościoła, konieczności Kościoła, pokazując, czym jest Kościół Chrystusowy w Słowie Bożym i pokazując, że dzisiejszy właśnie Kościół katolicki jest tym Kościołem, który jest w dziejach apostolskich, jest tym Kościołem, który jest w Słowie Bożym i żaden inny. No ale dobra, oddaję głos panu Fabianowi od tego miejsca, co skończyliśmy słuchać ostatnio. Ale chyba, jeżeli na to patrzycie, chyba dalej w tym 20 punkcie jest dalej powiedziane, w związku z tym uważajcie na to, jeżeli myślisz, że Kościół ma sakramenty, uważaj na to. Rozumiesz? Nie, nie. Tutaj ta organizacja, ta instytucja jest Zbawicielem. Okej? Okay? I ona ma sakramenty, ale tu jest napisane, uważaj, Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia. I to jest metatwierdzenie. Okej? Okay? Na temat wszystkiego innego, to jest fundament Kościół, oczywiście rzymskokatolicki, jest powszechnym sakramentem zbawienia. Na tym żeśmy sobie zakończyli ostatnio. Tak, dlatego, bo zbawienie Chrystusowe jest powszechne. To zbawienie, które dokonał Chrystus, jest powszechne, ogarnia cały rodzaj ludzki. A Kościół jest właśnie po to, żeby ta dobra nowina, ta mądrość Boża, to jest trzeci rozdział listu do Efezjan, wiersz 10, że przez Kościół Bóg objawia swoją mądrość Bożą, tak? Przez Kościół objawia mądrość Bożą zgodnie z zamysłem swej woli. Czyli właśnie Kościół jest po to, aby tą Bożą mądrość, ten Boży plan, plan zbawienia przez Kościół stał się, prawda, znany całemu światu. Idźcie i głoście wszystkim narodom, tak? Ewangelię, w imię, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? To jest misja Kościoła, aby tą Ewangelię, którą Chrystus przekazał, była głoszona, by wierzący, przyjmujący chrzest, zostali, 12 rozdział 1 listu do Koryntian, włączeni w ciało Chrystusa. Wy jesteście ciałem Chrystusa, pisze święty Paweł 12:27. Wy jesteście ciałem Chrystusa. Dlatego Chrystus mówi do apostołów, dlaczego mnie prześladuje, że on prześladował przecież chrześcijan, bo oni są ciałem Chrystusa. Tak? A więc dlaczego Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia? Dlatego, bo będąc w Kościele uczestniczę w zbawieniu Chrystusa. Zbawiam się w Kościele przez bycie w Kościele, jestem w Chrystusie i przez to bycie w Chrystusie, przez Kościół się zbawiam. Oczywiście nie przez samo tylko bycie, ale przez życie zgodnie z tym, co Kościół nakazuje, tak? 15-16 rozdział dziejów apostolskich, nakazy, prawda, które wyszły z centrali, tak, z Jerozolimy, były nakazywane przez apostołów wszystkim Kościołom, tak? A więc posłuszeństwo. Posłuszeństwo komu? Ludziom, których Duch Święty, to jest 20-28 dziejów apostolskich, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście, uwaga, kierowali Kościołem Boga, który nabył własną krwią. A więc Kościół Chrystusa jest kierowany przez biskupów, tak? Którym trzeba być posłusznym. I to posłuszeństwo w tym Kościele, posłuszeństwo nauce Kościoła, zapewnia mi zbawienie, zapewnia mi najczystszą wiarę, najczystszą prawdę, nieskażoną, bo Bóg objawia prawdę przez Kościół, a nie, że Kościół se wymyśla prawdę, tak jak to robi sekciarstwo. A więc tak, Kościół jest sakramentem zbawienia, bo będąc w Kościele trwam w samym Chrystusie. Dlatego rozumiesz, cokolwiek przychodzi do ciebie nie w związku z tym Kościołem, nie ma związku ze zbawieniem według Kościoła rzymskokatolickiego. Głosił ci protestant, pozostajesz dalej w Kościele rzymskokatolickim. Rozumiesz, nie ma, albo się zgodzisz z tym, jak rozumie wszystko Kościół katolicki. Fajnie, że masz doświadczenia na zewnątrz. Słuchasz ewangelisty ewangelicznego, biblijnie wierzącego i on pobudził twoją religijność. To jest tak rozumiane w Kościele katolickim. Ale teraz rozumiesz, chrzest, już byłeś ochrzczony jako dziecko, no to powrót, pokuta, poddaj się, spowiedź, komunia. Ale dokładnie tak.
to, co tutaj pan Fabian mówi, to jest właśnie, to są właśnie Galaci, tak? Którzy przyjęli wiarę, przyjęli Ducha Świętego, o tym, na tym mówi święty Paweł w trzecim liście, w trzecim rozdziale listu do Galatów, tak? Ale właśnie, byli katolikami, przyszli judaizujący, namieszali im w głowie i co im święty Paweł mówi? O, jak fajnie, żeście tam posłuchali, jak fajnie tego. Nie, zerwaliście więzy z Chrystusem, wyparliście się łaski, biegliście tak wspaniale, któż wam przeszkodził. Tak? Piąty rozdział listu do Galatów. A więc, jeżeli katolik słucha sekciarstwa, jakiegoś tam pastora, jakiegoś tam tego, no to tak, no to a to nie jest zbawcze, to powinien uważać, żeby nie skończyć, właśnie wy, co słuchacie tajemnego planu, uważajcie, żebyście nie skończyli jak Galaci, o ile już nie skończyliście jak Galaci, idąc za tymi wymysłami Fabiana, że zerwaliście więzy z Chrystusem i wyparliście się łaski. Dlaczego? Bo słuchacie właśnie tego, tamtego, a to nie jest katolickie. I właśnie Galaci zerwali więzy z Chrystusem, wyparli się łaski. Dlaczego? Bo nie trwali w niezawodnej wykładni nauki, którą otrzymali od apostołów, a apostołowie od Chrystusa. Tylko poszli za jakimiś nowinkarzami, tak jak wy z tajemnego planu i cakciarstwo chodzi za nowinkami. A nie trzyma się to nic. Te nowinki nie trzymają się niezawodnej wykładni nauki, o której mówi święty Paweł w liście do Tytusa. Niezawodna. Niezawodna to znaczy nieomylna. Zbawcza. Która nie zawodzi. A wasze wymysły to co? Co jeden to bardziej zawodny. A jak umrze jakiś pastor, to wszystkie jego wymysły razem z nim. A jak ktoś tam przejmie jego wymysły, to je zreformuje i tak mamy reformowane, niereformowane i teologię, i hiperteologię, prawda? To jedziemy dalej. Ja 9 pierwszych piątków, no jakby ogarnijże się, nie? Majówka, czerwcówka, halo, halo! No tak, no to panie Fabianie, teraz pokaż w Słowie Bożym, że kult serca Jezusowego w czerwcu nie jest biblijny i że kult maryjny nie jest biblijny. No to pytanie zadaję tutaj, nikt nie podskoczy z odpowiedzią. Nikt nie pokazał wersetu, który by pokazywał Maryję w złym świetle. Wszystkie fragmenty, które mówią o Maryi, pokazują ją, że jest błogosławiona, wywyższona ponad niewiastami, tak? No właśnie. A pokażcie jeden fragment, który by mówił, że Maryja to grzesznica, uważajcie na Maryję. No na czym opieracie waszą nienawiść do Maryi? Pokażcie, że to jest inkubator, grzesznik. No właśnie. Nabożeństwa czerwcowe, tak. Oddajemy szczególną cześć sercu Jezusowemu. Otwórzcie Słowo Boże i pokażcie mi, że to nie jest biblijne. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. A więc uczymy się od serca Chrystusowego, jak być cichy i pokornym. A wy? Kościół, czytam całe to zdanie, jest powszechnym sakramentem zbawienia, ponieważ będąc zawsze w tajemniczy sposób złączony z Jezusem Chrystusem Zbawicielem i podporządkowany Mu jako głowie, w planie Bożym ma nieodzowny związek ze zbawieniem każdego człowieka. No tak. Ja myślałem, że biblijnie rzecz ujmując, całą Biblię jak czytałem, Kościół to jest zgromadzenie ludzi wokół powracającego Chrystusa, którzy już są zbawieni. I co robią? A gdzie to jest w Piśmie Świętym? Gdzie to jest w Piśmie Świętym? Fabianku, otwórz Pismo Święte i pokaż to. Bo zbawieni to są ci, którzy żywią nadzieję na osiągnięcie życia wiecznego. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział pierwszy. Chrystus zrodził nas do żywej nadziei. I później wiersz 9, że ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, kiedy osiągniecie co? Cel waszej wiary, zbawienie dusz.
zasiadasz już, Fabianku kochany, na tronie Chrystusa. Jak pisze to Chrystus zwycięzcy, tam zasiąść ze mną na tronie. Zasiadasz już na tronie Chrystusa w niebie, czy jeszcze nie? O, czekasz, tak? Czekasz na przystanku. I co? Czekasz do przystanek, aż autobus przyjedzie i cię weźmie do nieba, tak? No nie. List do Hebrajczyków mówi nam, że Chrystus zapoczątkował nam drogę i tą drogą musimy iść. Podczas gdy ty się uważasz już za zbawionego i czekającego na przystanku, prawdziwie wierzący w Chrystusa, według słów Chrystusa, to jest ten, który codziennie bierze krzyż, podejmuje walkę, trud i spełnia dobre uczynki. I który gwałtem zdobywa Królestwo Niebieskie. I który stara się o Królestwo Niebieskie i jego sprawiedliwość. 6 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. To jest prawdziwie wierzący. Który z pomocą Ducha Świętego zadaje, prawda, śmierć ciału, aby żyć. Tak? Ty już jesteś zbawiony, już masz wszystko zaklepane. Nie, my, żeby być zbawionym, żeby osiągnąć życie, musimy z pomocą Ducha Świętego uśmiercać popędy ciała, Rzymian 8:13. Żeby być zbawionym, uczestniczyć w chwale Chrystusa, musimy najpierw z Nim współcierpieć. Bo jeśli wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by mieć z Nim udział w chwale. A ty, Fabianku, co? Już nie musisz współcierpieć, nie musisz walczyć, nie musisz nic zrobić, tak? Już żeś się zaklepał miejscówkę w autobusie, który jeszcze nawet nie przyjechał, tak? I słodko w bony walisz na przystanku. I wy, słuchacze, wierzycie w to, tak? Słuchacze tajemnego planu, wierzycie w to, tak? Tylko że nigdzie święty Paweł nie pisze o wierzących, że my już jesteśmy zbawieni i że czekamy. Do żywej nadziei nas zrodził Jezus Chrystus. Rozdział 8 listu do Rzymian też mówi o nadziei. Nie o pewności zbawienia. Mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego przez krew Chrystusa, a więc tak, przez krew Chrystusa, jeżeli ktoś wchodzi, to ma pewność, że wejdzie do nieba, tak? Ale w tej krwi Chrystusa trzeba płukać swe szaty. 7:22 rozdział dzieł Apokalipsy. Płuczesz swe szaty, Fabianku? Słuchacze tajemnego planu, płuczesz się swe szaty w krwi baranka? Błogosławieni ci, którzy płuczą swe szaty, aby do nich należało drzewo życia i aby mogli wejść bramą do miasta. A więc co trzeba robić, żeby wejść bramą do miasta? Nic. Ja już jestem zbawiony. To nie, to Chrystus ci mówi, że trzeba płukać swe szaty i spełniać dobre uczynki. Bo za dobre uczynki jest wejście do nieba. 6 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, 25 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, 3 rozdział listu do Kolosan, 5 rozdział 2 listu do Koryntian, wiersz 10, Kolosan 3:23. Od niego otrzymacie zapłatę. Zapłatę za dobre uczynki, bądź złe, tak? A więc na zapłatę się pracuje. 6 rozdział listu do Galatów. Przypowieści o Chrystusie. Chrystusowe przypowieści, tak? Obi Bóg jakiś właśnie. To, co głosi Fabianek nasz, to jest sługa, który się rozleniwił. No bo on już myśli, że jest zbawiony, nic nie robił, przestał się zajmować, tak? Drugi był wierny, przyszedł Pan i ten, który się obijał, to co? Był zbawiony? Nie, idź precz w ogień wieczny. Ten, którego zastał przy wykonywaniu pracy, był zbawiony. Fabianek tutaj was, słuchacze tajemnego planu, sadza na pozycji właśnie tego, który się obija. O, my już czekamy. No to se czekaj. My też czekamy na powrót Chrystusa, tylko czekając harujemy. Oby was tylko przy pracy zastał Pan, jak przyjdzie. 6 rozdział listu do Galatów. I jakby to obecność ich tam wynika z tego, że są zbawieni, a nie przychodzą oni tam po to, aby być dopiero zbawianymi. Widzicie? Kompletne odwrócenie porządku.
No to zobaczymy sobie. Rozdział 9, list do Hebrajczyków. Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz, uwaga, uważajcie na to, bo tu jest dokładnie zaprzeczenie tego, co nasz Fabianek mówi. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, uwaga, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Drugi raz ukaże się dla zbawienia tych, którzy go oczekują. A więc kiedy będzie zbawienie tych, którzy go oczekują? My oczekujemy na zbawienie. Dziewięć, 28 Hebrajczyków, ostatni werset 9 rozdziału. Tak? Ukaże się dla zbawienia tych, którzy go oczekują. My oczekujemy Chrystusa. Tak. Ale spełniamy dobre uczynki, pracujemy na to i mamy żywą nadzieję na osiągnięcie życia wiecznego. Chrystus nie zrodził nas do pewności zbawienia, tylko do żywej nadziei, jak pisze święty Piotr. Ekonomii zbawienia. I 23 punkt w pewnym momencie stwierdza w ten sposób, to już jest najlepsze podsumowanie całych tych, nazwijmy to, nauczań. Ojcowie Soboru Watykańskiego II, rozpatrując temat prawdziwej religii, a przynajmniej ci się nie bali, no oczywiście, są religie dziadowskie, półprawdziwe, troszeczkę takie nas poprzedzające, dość dobre, jak judaizm, starsi bracia, jakby nie było w wierze, no ale my jesteśmy młodsi. Gdzie jest najlepsza religia na świecie? W związku z tym jedyna prawdziwa? Ojcowie Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza to jest XX wiek, to nie są jakieś XIV wieki czy coś, nie, żaden Sobór Laterański czy coś. Ojcowie Soboru Watykańskiego II, rozpatrując temat prawdziwej religii, stwierdzili, wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim. To teraz, Fabianku, i tajemny planie, otwórzcie Pismo Święte i pokażcie mi, gdzie jeszcze jest prawdziwa religia. No, dawać. Otwórzcie Pismo Święte i pokażcie mi, że prawdziwa religia jest w kościele, gdzie nie ma biskupów, gdzie nie ma sakramentów. Pokażcie mi, że święty Paweł idzie do jakichś tam Zulusów, Gulusów i mówi, o fajnie bracia, też tu u was jest prawdziwa religia, nawet jak nie wierzycie w Chrystusa, ale też jest prawdziwa religia, tak? O, a jeszcze tam za górą jest inne plemię, Gulu-Gulu, który mówi, no tu jesteście tak w miarę blisko Chrystusa, ale dobra, obleci, fajnie jest, grunt, że dobrze jesteście, tak? Też macie trochę prawdę, ale dobrze jest. Widzicie, jaki tu jest relatywizm? Tak, tak, nie, nie, albo, albo. A nie takie siakie, owakie, takie nie, albo takie nie, że jest takie, a nie, że tak, takie tak, że to tak jest nie, takie o. Albo, albo tak, tak, nie, nie. Prawda, fałsz, fałsz, prawda, zło, dobro, dobro, zło. I to jest w kościele rzymskokatolickim. A takie podejście, jak Fabianek funduje, to co? Aha, no to my mamy trochę, tam jest trochę grunt, że jesteśmy antykatolikami i klepnęliśmy formułkę, a reszta już się toczy wszystko jak trzeba, nie? No nie, nie jak trzeba, bo tego nie ma w sobie Bożym. Fabianku, podważasz coś, a nie potrafisz uargumentować tego w sobie Bożym, Fabianku. I wy tajemny planie, myślcie trochę, myślcie. Niech wam pokaże w Słowie Bożym to, co zaneguje na podstawie Słowa Bożego to, co czyta. On jest narzędziem. I teraz w tym kościele katolickim abominacją kompletną, szczytem jego okultyzmu, magii, bałwochwalstwa, pokazywania środkowego palca, otwarcie Bogu, odwracania się plecami do Boga, żeby czcić jako Boga coś kompletnie innego,
jest tak zwana Eucharystia i wszystko to, co jest z nią związane. O tym będziemy mówić w samo Boże Ciało, kiedy dokładnie ludzie będą uprawiać te abominacje na powrót, bo pandemia się skończyła, więc będą niektórzy łazić po ulicach i będą, rozumiecie, chodzić, krzyczeć, że jest święty chleb ulepiony przez jakiegoś chłopa i upieczony normalnie w piecu, tak jak wszystkie inne chleby, tylko gorszy, bo to, no, kto z was jadł kiedyś opłatek, to jest dziadostwo, to nie ma nic wspólnego. A jaki chleb wziął wieczerniku Jezus? Nieupieczony przez jakiegoś chłopa albo kobietę? Fabianku, tajemne planie, jaki chleb wziął? Z piekarni, która Boże była gdzie za rogiem, nie? I trzymając ten chleb, mówi, to jest ciało moje. Ja wiem, że was te słowa bolą, ale Chrystus tam nie powiedział, to znaczy moje ciało, tak? Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. Gdzie macie ten chleb, który zstępuje z nieba? No ale to jest no, największa abominacja. Zobaczcie, jak szatan przewrócił Chrystusa, który zstępuje z nieba. Fabianek nazywa największą abominacją. Zresztą nie tylko on, to całe sekciarstwo. Jam jest chleb, który z nieba zstępuje. Jam jest chleb życia. No. Kto mnie spożywa, kto spożywa ciało Syna Człowieczego, już prościej nie mógł powiedzieć. Dobitniej tego nie mógł powiedzieć. Nie, największa abominacja. To święty Paweł pisze, że trzeba spożywać, że jeżeli nie zbaczamy na ciało i krew spożywając, jesteśmy winni sądu. To też abominację uskutecznia tutaj, tak? Święty Paweł na 30 lat po ustanowieniu, po wieczerniku nie pisze w 11 rozdziale, że to chodzi o wiarę. Tak? Nie pisze, że tu chodzi o wiarę, tylko o spożywanie ciała i krwi pańskiej. A co sekciarstwo mówi? O, że to trzeba wierzyć w Chrystusa, że przez wiarę się spożywa. Czy święty Paweł tutaj w 11 rozdziale to pisze? Pierwszego listu do Koryntian? No nie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny jest ciała i krwi pańskiej. A dlaczego jest winny ciała i krwi pańskiej, jeżeli spożywa ten chleb, który jest tylko chlebkiem z Tesco i pije winiaka z Monopola? Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie. Wy jak spożywacie to wasze chlebcie, to zważacie, że spożywając ten chleb, zważacie, że to jest ciało pańskie? Wyrok sobie spożywa i pije. Pokażcie mi na podstawie tych słów, że tutaj święty Paweł pisze, że to spożywanie ciała to jest wiara w niego. O. To, co jest największą świętością, bo jest Chrystusem samym, sekciarstwo opętane nazywa abominacją. Pozdrawiam i pomyślcie trochę nad tym, co bredzicie.